Cześć, Dacie, z tej strony Robert. Jeżeli szukaliście robota sprzątającego, który robi wszystko, jest w pełni zautomatyzowany i nie kosztuje 5, 4 czy nawet 3 tysięcy złotych, to dobrze trafiliście, bo mowa o sprzęcie, który będzie poniżej 2 tysięcy, ale o nim powiemy sobie później. Zacznijmy od tego, że Dreamy na IFA oczywiście pokazało masę fajnych sprzętów. Dwie gwiazdy, tak na dobrą sprawę, jeżeli chodzi o targi, to Dreamy L40 Ultra i Dreamy L10S generacji drugiej. Oba roboty wyglądają właściwie jak poprzednie Dreamy L serii, więc jest to taka średnia wysoka półka, ale nie flagowa jak seria X. Natomiast mówimy o robotach, które są nieco tańsze niż właśnie ta topowa seria, ale posiadają wszystkie rozwiązania, które były do tej pory zarezerwowane właśnie dla serii X. Mowa tu o większym ssaniu, o oczywiście połączeniu lidara z kamerą, jest naturalnie automatyczne opróżnianie, wymienianie brudnej wody, mycie czystą. Zwracam uwagę, że do samej stacji dokującej możemy podłączyć sobie bieżącą wodę i spust, więc możemy w ogóle zapomnieć o myciu. No i do tej pory było trzeba myć wnętrze tej stacji, tam gdzie było osuszane mopy. Teraz są tam specjalne takie szczoteczki, które się obracają i również ten element myją. Więc kolejny krok do tego, żeby te roboty były rzeczywiście zupełnie samodzielne. Zwracam również uwagę na to, że mamy wyciąganą szczotkę boczną, wymiatającą, jest również mop obrotowy, który się wyciąga poza obrys samego robota, więc właśnie to, co mieliśmy w serii X40. No i pewną nowością, może nie dla serii X, ale dla serii L jak najbardziej, jest to, że opcjonalnie można zamontować tutaj również tą specjalną szczotkę główną, która jest do cięcia włosów, czyli jeżeli mamy dużo włosów, które walają się gdzieś po ziemi, mamy dywany, gdzie są długie włosy albo zwierzęta, no to można mieć taką specjalną szczotkę, która powoduje, że te włosy są na etapie wciągania po prostu cięte na mniejsze odcinki i dzięki temu nie zaplątują się, powiedzmy, w główną rolkę, ale też nie zapychają robota. Więc sporo fajnych rozwiązań, jazda jak zawsze w przypadku Dreamy perfekcyjna, ale to będziemy, myślę, sobie sprawdzać w przyszłości. I bardzo się cieszę, bo pokazali sporo rozwiązań prototypowych, czyli takich, które pewno wejdą w niedługiej przyszłości do komercyjnych rozwiązań, które będziemy mogli kupić. Zacznijmy od robota sprzątającego, który po prostu chodzi po schodach, jakby to nazwać. No dokładnie tak. Ma specjalne nóżki, które pozwalają na to, żeby na takie dość niewielkie stopnie po prostu się wspinać. Bardzo często, jeżeli mamy mieszkanie czy dom na jakichś dwóch poziomach i jest to więcej niż te 5 cm, jeżeli chodzi o jakiś próg między dwoma pomieszczeniami, no to robot tam nie wjeżdża, więc musimy go tam po prostu wnosić, robić osobną strefę, czy właściwie osobny poziom, żeby to wyczyścił. Teraz nie będzie tego problemu, robot będzie sam się w stanie wdrapać, a później zjechać z takiego wyższego progu. Myślę, że takie rozwiązanie jest jak najbardziej fajne. Oczywiście Dreamy to nie tylko odkurzacze takie automatyczne, ale również powiedzmy te stojące. Ja pamiętam i do dzisiaj mam Dreamy Z10 Station. Sprzęt, który do twardych podłóg czy miękkich na sucho jest rzeczywiście świetny i radzi sobie bardzo dobrze. Natomiast nowe rozwiązania pozwalają tu oczywiście na mycie tych podłóg również na mokro, z odsuszaniem, więc mam nadzieję, że te sprzęty również uda mi się sprawdzić. Zapowiada się to bardzo dobrze. A tych odkurzaczy ręcznych, chociażby jak Dreamy H14 Dual, jest więcej. No i będziemy o tym mówić sobie po prostu w przyszłości. Są też sprzęty, które są szczególnie bliskie mojemu sercu, jak na przykład Dreamy A2, czyli automatyczna kosiarka. W zeszłym roku na IFA pojawiła się Dreamy A1, ona później weszła do Polski. Mam nadzieję, że A2 też się pojawi, no bo ma dwa znaczące usprawnienia. Pierwszym z nich, oprócz tego, że nadal mamy lidar, czyli to, że no, robot jest w stanie, powiedzmy, zmapować cały nasz ogródek i ogródek sąsiadów i jeszcze, nie wiem, linie energetyczne, które są gdzieś tam obok domu, więc ten zasięg jest bardzo dobry. Jest dodatkowo kamera, która będzie rozpoznawać obiekty. Tych obiektów jest wgranych bardzo dużo. Jest po prostu szansa, że nawet w te mniejsze obiekty na trawniku robot nie będzie wjeżdżał. Natomiast taką naprawdę nowością jest to, że jakby tarcza, która jak zawsze jest bardzo szybko obrotowa, na której są ostrza i ona kosi tak na dobrą sprawę trawę, jest wysuwana do krawędzi, łącznie z taką szyną, która będzie powodowała, że po prostu trawa
będzie dostawała się w odpowiednie miejsce. Świetne rozwiązanie, szczególnie dla osób, które mają duże trawniki i powiedzmy lubią, żeby ten trawnik był cały czas równiutko skoszony, no to narożniczki zawsze są do dokaszania. Ja tego bardzo nie lubię, więc uważam, że to jest świetne rozwiązanie, no i mam nadzieję, że uda mi się również to przetestować. Basenu co prawda nie mam, ale Dreamy ma również swoje roboty do czyszczenia basenów. Myślę, że to ogromna oszczędność czasu i mowa tu oczywiście o czyszczeniu zarówno powiedzmy gdzieś tam dna, czy też bocznych krawędzi, ale również tego, co pływa na powierzchni, czyli zbieranie liści i wszelkich innych rodzajów. W ogóle świetne jest to, że to urządzenie potrafi po pierwsze pływać, a po drugie jeździć po ścianach czy po dnie i w zależności od tego, którą część powiedzmy basenu sprząta, tak sobie radzi. Jest to rzeczywiście bardzo, bardzo interesujące. Dreamy to oczywiście suszarki i wiele innych rozwiązań, które są dostępne. Ja ich nie testowałem, może przyjdzie na to pora. I na końcu Dreamy to nie tylko Dreamy, ale również submarka Mowa, która, no jak mowa o samej mowie, to rzeczywiście wiele rzeczy robi bardzo podobnie albo identycznie jak Dreamy, ale jest jednak zauważalnie tańsza. I mowa oczywiście tutaj o wielu różnych produktach, bo mamy i zwykłe roboty sprzątające i takie powiedzmy ze stacjami, ale są airfryery, mamy szczoteczki do zębów, odkurzacze ręczne, więc tego jest naprawdę bardzo dużo i myślę, że tych rozwiązań będzie coraz więcej wchodziło do Polski, natomiast to, co jest szałem, moim zdaniem, to Mowa E30 Ultra, czyli robot sprzątający, który jest ze stacją dokującą, wygląda jak seria L10S Ultra, natomiast jest dużo, dużo, dużo tańszy. No i ma podwójne mopy obracające, które są suszone, jest czysta, brudna woda. Mamy oczywiście worek do autoopróżniania. Oczywiście trochę mniejsza moc sąca, bo 7000 paskali, bateria 5200. I mowa oczywiście tutaj o robocie odkurzająco-mopującym, który robi wszystko automatycznie. W tej cenie myślę, że to jest sztos, więc od 12 września do 19, oprócz regularnej ceny, która i tak jest poniżej 2000 zł, będziecie mogli go kupić jeszcze taniej. Uważam, że to jest strzał w dziesiątkę, biorąc pod uwagę, że to jest technologia, która jest znana z tych robotów za 3-4 tysiące, a jest ona tutaj zauważalnie tańsza, więc polecam sobie zerknąć, jeżeli jesteście zainteresowani. Mowa roboty sprzątające już miałem, one jeżdżą właściwie jak Dreamy, a są tutaj zauważalnie tańsze i tak jak mówię, poniżej 2000 zł robota, który ma obrotowe mopy, które się suszą, wymienia brudną wodę na czystą i myje te pady, ale również mamy autoopróżnianie do worka, to chyba jednak mimo wszystko jeszcze nie było. Więc jeżeli szukaliście takiego kompletnego robota odkurzająco-mopującego w dużo niższej cenie, to chyba jest ten moment. A jeżeli chodzi o resztę sprzętów, to myślę, że one się również u mnie pojawią, no może poza tym basenowym, no bo basenu nie mam. I nie mam po prostu jak tego sprawdzić. No chyba, że w wannie. Dajcie znać, co myślicie. Zapraszam do subskrypcji, do polajkowania. Aktualne ceny macie w opisie. Trzymajcie się, no i pozdrawiam, cześć.